witajcie detailingowo. Dziadzia, dzisiaj ze mną Bipro i Tixo Tar, czyli Tar Remover, który wyróżnia się jedną fajną rzeczą wśród wszystkich Tar Removerów, które do tej pory używałem. Spójrz. No właśnie, skurczybyk świeci w nocy. Po wyłączeniu światełka przez godzinę wisząc będzie jak świetlik. No dobra, wiadomo, że ten gadżecik, ten taki bajer, o nie gadżecik, taki bajer oczywiście chyba że świeci dlatego, że jest taki mocny, no właśnie, możliwe. Jak wygląda praca tym produktem, jak on się zachowywał, zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Thank you.
I po czochranku. Zacznę od tego, że ja dostałem testerek. Produktu jeszcze nie ma w sprzedaży. Nie jest. Ja go testuję dokładnie 15 marca, czyli 14 marca go testowałem. Ma wejść niby w marcu do sprzedaży, co mnie bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że jest fajnym tar removerem. Naprawdę bardzo fajny produkt. Spodobał mi się. Zacznę od tego, że Guala pięknie go rozpyla. Naprawdę rozprowadza go pięknnie i co fajniejsze, że z tego względu, że ma duże ciśnienie Guala, atakujemy z odległości 20-30 cm i ten produkt się pięknie rozkłada na lakierze. Przy nadkolach naprawdę też elegancko Guala tutaj. Tu chodzi, przy tym produkcie fajnie właśnie, że jest wyrzut dynamiczny, który robi nam oczywiście odpowiednia odległość i robi nam fajny, tak równy placek. Produkt fajnie się rozprowadza i fajnie klei do lakieru. On nie spływa. On się przykleja i pracuje. Tak jak było widać, przy nadkolu zebrał smołę bez problemu. I co mnie bardzo cieszy, zebrał ten biały osad z asfaltu, to bodajże może jest ich farba, nie mam pojęcia. Często te białe osady się pojawiają przy nadkolach, nieraz na kołach. I one po dłuższym czasie są ciężkie do usunięcia. Tutaj poszło całkiem przyzwoicie. Najpierw pędzelowanie, skoczył twardy pędzel. Te drobniejsze, delikatniejsze zeszły bez oporu. Później wskoczyło czyściwo Tork plus właśnie ten tar remover Tixo, przepraszam, tar. Tak sobie go Bipro, taką nazwę sobie wymyślili. I myślę, że trafia na całkiem niezła Tixo tar. Tixo bodajże chyba z tego, że świeci, tak mi się wydaje. I poradziło sobie całkiem przyzwoicie. Naprawdę fajnie. Zostały już te mega takie grubasy, które naprawdę były wbite na maksa. Następny test to był na wydechu. To jest bardzo newralgiczne miejsce w tym aucie, w Volviaku. Z tego względu, że wydech jest przy kole i tam smoła i wszelkiego rodzaju brud jest cały czas wbijany, podgrzewany. Ta smoła jest jak skała tam tak naprawdę i tam jest tylko jeden produkt, który na końcu właśnie sprawdzałem, czy coś jeszcze zbierze i nie zebrał już nic więcej. Co jest fajne w tym produkcie, że on, jak było widać na wydechu, ja ten wydech już czyściłem, tam APC, wskoczył też TRF od ADBL-a pędzlując, tak, fajnie się nim pędzluje, skurczy byk, jest niemożliwy, można go traktować jako APC do ciężkich brudasów, usuwa naprawdę wiele. A ten produkt pięknie ściągnął jeszcze taki dziwny osad w żarty, także skurczy byk jest niezły, naprawdę mocny zawodnik i bardzo mi się ten produkt podoba. Z tego względu, że może leżeć bardzo, ale to bardzo długo. Powiedzmy, że 25 minut, temperatura była bodajże 7 stopni, także warunki też miał sprzyjające. 25 minut, jak go dorzucisz, wzruszysz go, on dalej będzie pracował. Kolejne powiedzmy 15-20 minut. Tak naprawdę niekończąca się historia. Pod tym względem produkt bardzo fajny. I do tego uzupełnia go jeszcze ten bajeranckie świecenie w nocy. Także mam nadzieję, że Bipro wprowadził go już do sprzedaży. Jeżeli tak, na pewno będę chciał mieć buteleczkę. Kupię sobie na pewno buteleczkę z etykietą, żeby mieć już tak na poważnie ten produkt. Bardzo mnie to cieszy, że mogłem go przetestować przed premierą. Lubię takie produkty, które mają smaczek, czyli coś w stylu właśnie świetlika, czyli są takie jedyne w swoim rodzaju tak naprawdę. Do tej pory nie miałem takiego tar removera, który by czymś się tak bardzo wyróżniał. Oprócz oczywiście mocą, zbieraniem i zapachem, zapomniałem. Fenomenalnie ten produkt pachnie, właśnie. Ciężko mi to określić, ale tu czuję cytrusy. Taki cytrusowy. I czuć tutaj, że jest to tar remover, ale przebija się taka nuta cytrusowa, która wcale nie męczy. Pod tym względem również super. Moją opinię znasz, produkt mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że wejdzie do produkcji. Dla mnie w sumie to chyba tak naprawdę nie ma minusów. Bardzo fajna konsystencja, bardzo fajnie się rozkłada, fajnie się nim pędzluje, długo siedzi, pachnie i do tego jeszcze świeci. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!